Nowa inwestycja powstanie pod Brzeszciem Kujawskim. Będą tam produkowane wyroby takie jak maty grzewcze, systemy wentylacji, systemy masażu. Wartość inwestycji to ponad 150 milionów. Podjęliśmy decyzję o lokalizacji pomiędzy Włocławkiem a Brzeszciem Kujawskim z wielu powodów. Jednym z najważniejszych były aspekty logistyczne, dobra współpraca z istniejącym zakładem, który jest w Pruszkowie i połączenie autostradami A2, A1, dostępność kadry technicznej, uczelnia techniczna oraz pracownicy, którzy są dostępni na tym rynku. Zdecydowaliśmy się na rozbudowę zakładu, ponieważ mamy wygrane projekty na następne 4 lata i planujemy wzrost około 80% w tym okresie. Także w obecnej lokalizacji mamy 17 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem i potrzebujemy drugie tyle. W 2017 roku planujemy zatrudnić w nowym zakładzie około 200-300 osób, a docelowo ma tam pracować ponad 1000 osób. Produkcja w nowym zakładzie będzie z wykorzystaniem najnowszych technologii, które wykorzystujemy w zakładzie w Pruszkowie. I produkty z najwyższej półki będą również tam powstawały.